Tomek, z twojej perspektywy, co musisz zmienić, żeby tę walkę wygrać? Muszę być bardziej agresywny, po prostu muszę wejść od razu i wykonywać swoją robotę, swoją pracę. Muszę iść do przodu, muszę nacierać, muszę być tym agresorem, to ja muszę polować, a nie być zwierzyną. To ja muszę być tym myśliwym. I wiem, że teraz całkiem inaczej będzie wyglądała ta walka, to ja właśnie będę tym agresorem i będę go na początku już szukał będę tego nokautu. Już nawet w tym trailerze słyszeliśmy, że te przygotowania wyglądały zupełnie inaczej, bo miałeś kontuzję ręki, złamaną rękę przed pierwszą walką z Filem. Powiedz, czy ty w ogóle odczuwasz jakiś strach przy uderzeniach? Czasami jest taka blokada psychiczna. Znaczy, to już od tego minęło 2 lata, to teraz już w ogóle zapomniałem o tym. Wtedy miałem faktycznie taką blokadę, że nie mogłem uderzyć w ogóle z prawej ręki. Teraz całkiem inaczej to wygląda. Jestem po prostu w pełni sprawny. Teraz mogę wyjść i zawalczyć w 100%, tak jak walczy Tomasz Narkun. Wtedy Fil walczył z 50% Tomasza Narkuna, także no to całkiem co innego. 50% Tomka Narkuna w tamtym pojedynku. Spodziewasz się jakoś diametralnie zmiany planu walki Tomka, że zobaczysz innego Narkuna niż tego 2 lata temu, czy dla ciebie to ten sam zawodnik i to są tylko takie puste słowa? You know, it's very easy to make an excuse when you lost. To jest tworzyć wymówki, jak się przegrywa. Za każdym razem, kiedy przegrywałem, też miałem jakieś problemy, miałem urazy, musiałem brać zastrzyki w kręgosłup. To po prostu brzmi jak wymówka dla mnie i pokonam go w lepszym stylu niż poprzednio. Tak, tylko że co to za mistrz, że mistrz kategorii półciężkiej idzie do kategorii ciężkiej i taki mistrz, że nie może go pokonać, gościa, który walczy na 50%. Także no to nie ma o czym w ogóle gadać. Teraz w ogóle ten będzie całkiem inny obraz tego pojedynku. Teraz Tomasz Narkun wychodzi, wściekła żyrafa prosto z Afryki, wjeżdża na grubo i nokautuje w pierwszej bądź drugiej rundzie. Tomek, czy ty kiedyś mierzyłeś swoje IQ? A dlaczego? No bo film mówi, że masz IQ na poziomie 50, jeśli dobrze pójdzie. Niech on lepiej swoje sprawdzi. Czyli nie mierzyłeś? Polecam, żeby swoje sprawdził. To Fil, pytanie do ciebie, skąd takie myśli u ciebie, że takie niskie to IQ u Tomka? Wszyscy tak mówią, to jest taki wewnętrny żart. Wszyscy mówią, że on nie jest zbyt rozgarnięty. Ale to nie jest zbyt miłe, zgadzam się, ale wszyscy to mówią za twoimi plecami. No wiesz, jakie żarty, tylko pamiętasz, co ja ci tam rzuciłem na story, nie? Pieniążki wie za co. Także no, jeżeli byś się szanował, to raczej byś nie wrzucał czegoś takiego. What? Sorry, I didn't understand. Okej. Nie zrozumiałem tego. Jak się nauczysz polskiego, to porozmawiamy. No okej, okay. Ja przejmuję tutaj. Ja teraz przejmuję studio. Fil, jak ty się odnajdujesz w tym internetowym, social mediowym trash talku pomiędzy wami? Bo ja przyznam szczerze, bawiłem się bardzo dobrze. Kto wygrał w takim razie to, wiesz, ten wasz beef internetowy? Myślę, że ja wygrałem zdecydowanie. To jest jak kłócenie się z 10-letnim uczniem podstawówki. Ja na ogół nie wdaję się w jakieś utarczki słowne, to nie jest mój styl, ale on zaczął i mi się to spodobało. Jest całkiem fajnie tak sparować na słowa z nim. Tak, tylko właśnie to on musi też to wytłumaczyć, bo generalnie o co tu chodzi? On ciągle pokazuje, rzuca te zdjęcia, jak ściąga mu ktoś majtki. Także nie wiem, jaka była jego wcześniejsza profesja, z tym, że no, to już nie jest po prostu śmieszne. No, nie wiem, czy my jesteśmy potrzebni w ogóle dzisiaj, nie? Tak naprawdę. Ale żebyśmy byli potrzebni, to może porozmawiajmy o rzeczach, które nie dla wszystkich są oczywiste. O przeszłości, o tym, skąd się wywodzicie, bo wywodzicie się z zupełnie innych środowisk, w ogóle jesteście zupełnie inni charakterologicznie, ale pytanie do Fila, bo mówiłeś, że walczyłeś no i z alkoholizmem i może trochę z depresją, właściwie ze stanami depresyjnymi, z taką, nie wiem jak to nazwać, nerwicą natręctw, że kiedy wychodziłeś do walki, to musiałeś sprawdzić ileś tam rzeczy, zanim w ogóle wszedłeś do klatki. Opowiedz nam trochę o tym, bo to są rzeczy, o których rzadko ludzie z taką profesją mówią publicznie, a to jest mega ważne. Ja
Najodważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, to po prostu opowiedzieć o swoich problemach w uczciwy sposób, zgodny z prawdą. Życie było dla mnie bardzo ciężkie, miałem problemy zdrowotne, nie mogłem dobrze walczyć, nie byłem szczęśliwy, ale udało się wyjść na prostą i teraz idzie mi dobrze. Cieszę się, że znalazłem dom w KSW i tutaj wygrywam i nikt mnie tutaj nie pokona. To co stało się takiego, że nagle obróciłeś swoje życie 180 stopni i wróciłeś na tą właściwą ścieżkę bycia sportowcem? Miałem bardzo przykrą porażkę z lokalnym przeciwnikiem. Myślałem, że go łatwo pokonam, ale nawet wcześniej, za każdym razem, każdego wieczoru piłem alkohol, paliłem trawę, używałem rekreacyjnie narkotyków, ale byłem nieszczęśliwy. Gdzieś mentalnie nie byłem sobą. Miałem paranoję, bałem się, że ktoś mi się włamie do domu, sprawdzałem 10 razy zamek w drzwiach. Bałem się, że ktoś mi ukradnie mojego psa. I nawet kamerę zainstalowałem w mojej sypialni, żeby mieć po prostu oko cały czas na tego zwierzaka. I googlowałem jakieś nieracjonalne strachy, stany paranoiczne. I wtedy przekonałem się, że powinienem odwiedzić lekarza. Odwiedziłem go. Przepisał mi leki. Po 3 miesiącach kuracji polepszyło mi się i zacząłem wygrywać i teraz to jest prawdziwy Phil. Widzieliśmy to zdjęcie Phila de Vriesa z czasów trochę gorszych, powiedzmy. Tomek, no słyszeliśmy w trailerze, że ty jesteś przede wszystkim dobrym człowiekiem, więc no mimo, że nie darzycie się wielką sympatią, no to chyba postawa Phila, który wrócił do zawodowego sportu po takich przejściach, musi wzbudzać w tobie no, pewien podziw. Czy wzbudza podziw? No to jest jego droga, to jest jego życie. No, udało mu się wyjść z ciężkich jakichś depresji. Fajnie. Ale specjalnie wrażenia na tobie nie robi. Widzę, że ta zła krew, która jest pomiędzy wami... Raczej przyjaciółmi nie będziemy, tak? Nie jesteśmy przyjaciółmi, nie jesteśmy tutaj po to, żeby się sobie teraz słodzić, żeby się kochać. Generalnie, no może on tak chciał, bo rzuca te fotki takie, że tak powiem, niecenzuralne, ale no niestety z mojej strony tego nie będzie. No to inaczej. Phil, napisałeś ostatnio na Twitterze, że fajnie by było, gdyby w wiadomościach pokazywali informacje o tym, jak ludzie się lubią, jak robią dla siebie coś miłego. Powiedz coś miłego o swoim rywalu. Ja zawsze go lubiłem. Tomek trochę zaczął tutaj mnie uszczypywać, ale jest bardzo dobrym fighterem. Nie poddaje się w swoich walkach. Jest bardzo, bardzo twardy, bardzo wytrzymały. I ciężko go zmusić do oddania pola. Dobrze, Tomek, zakończmy to w ogóle tą miłą atmosferę. Nie, niech się pali tutaj w studio cały czas. Zapytam ciebie, Tomek, co się zmieniło w twoich przygotowaniach względem tego pierwszego pojedynku? Bo wspominałeś, wiesz, że zabrakło kondycji. Moim zdaniem też trochę zabrakło mocy względem, wiesz, ciężkiego. To powiedz, co zmieniłeś teraz w przygotowaniach specjalnie pod ten rewanż z Filem? Tak, przede wszystkim w pierwszym starciu wszystkiego zabrakło. Tak jak powiedziałem wcześniej, no poprzez tą rękę złamaną, ja w ogóle na dobrą sprawę nie mogłem w ogóle sparować. Moje tarcze odbywały się tak, że uderzałem tylko i wyłącznie lewą ręką, także no nie miałem w ogóle przygotowań do tego pojedynku. Teraz całkiem inaczej do tego podszedłem, więc że teraz to ja muszę być agresorem, to ja muszę wywierać presję na Filu, ja muszę go zamykać, a nie dawać mu pole do popisu, tak jak było to w pierwszym pojedynku, że on po prostu narzucił swoją grę. Teraz wiem, że to ja muszę właśnie wejść i wykonać swoją pracę, to ja muszę być tym agresorem. I te przygotowania no, były przede wszystkim też takie, że na pewno zmieniliśmy też dużo w gameplanie, o czym się przekonacie w sobotę.